więc przeprowadzka. Mama mówi, że to przez to, że dom nie był ładny, ale myślę, że tak naprawdę tata ma szpital w pobliżu. No bo, bądźmy szczerzy, ten dom nie jest ładniejszy. Myślę, że to najgorszy tydzień w życiu. Ale tatuś zostawił mi książkę. Pragnę już ją przeczytać. Kocham ją tak bardzo! Patrz, co dostałam na konwencie! Zetnę sobie tym włosy. A, to był zły pomysł! Mama widziała mój dzienniczek. Micha, jeśli tylko się dostosujesz... Ale to robię! Dostosowuję się! Szwy na tym cudeńku są tak małe, że ich praktycznie nie widać. I mogę czytać i pisać język wiedźm w 5 różnych dialektach. Poza tym będę siedzieć kamieniem, gdy mistyczne zwierzaki będą po mnie chodzić. Ale to chyba nie będzie mieć znaczenia na teście. Mamie było ciężko od czasu pogrzebu. Więc zaskoczę moich nauczycieli zupełnie nowym dzienniczkiem. Mamo, już się nie musisz o mnie martwić nigdy więcej. Mama mówi, że mam się uczyć na swoich błędach. Więc wiem, co mam teraz robić. W Halloween, tuż po przejażdżce, mówię wszystkim, że zostaję w świecie ludzi. Na zawsze.